Cześć, tutaj Tomek Delimat, witam na kanale 13 Runda. To już chyba definitywny koniec kariery Adama Kownackiego. W nocy z soboty na niedzielę podczas gali w Nowym Jorku polski pięściarz przegrał przed czasem z Joe Kusumano. Poniósł tym samym czwartą porażkę z rzędu. Kownacki w starciu ze znacznie niżej notowanym rywalem był wyraźnym faworytem, w ringu niemal od początku walki dało jednak o sobie znać wszystkie jego złe nawyki. Decyzja o tym, czy boksować dalej, należy oczywiście tylko i wyłącznie do niego, ja jednak mam nadzieję, że już nigdy go między linami nie zobaczę. I mówię to jako osoba, która zawsze trzymała za Adama bardzo mocno kciuki. Gdy ogłoszono, że następnym rywalem Adama Kownackiego będzie Joe Kusumano, potraktowałem to jako dobry sygnał. Zdawało się to oznaczać, że promotorzy wciąż nie traktują Polaka jako mięso armatnie, lecz wierzą w to, że może się odbudować i dać jeszcze kilka dobrych walk. Kusumano miał być rywalem na przerwanie złej pasy. Takim, którego Adam znokautuje, wróci na zwycięską ścieżkę i być może rozpocznie nowy etap. Przeciwnik miał co prawda wysoki współczynnik walk wygranych przed czasem, zbudował go jednak głównie na oponentach bardzo słabych, a gdy przyszło do pojedynku z poważnym rywalem, Danielem Dibła, to został znokautowany w pierwszej rundzie. Kownacki do walki przygotowywał się pod okiem słynnego trenera Sugar Hilla Stewarda, z jego obozu napływały doniesienia o świetnej dyspozycji, i w ringu w Nowym Jorku mieliśmy zobaczyć odmienionego Adama. Niestety tego dobrego, bardziej inteligentnego boksu starczyło może na półtorej minuty. Już pod koniec pierwszej rundy kownacki zaczął przyjmować mocne bomby, a krótko przed gongiem wylądował na deskach. Wydawał się zamroczony i gdyby nie bliskość przerwy, kto wie, czy walka nie zakończyłaby się już za moment. W narożniku Adam najwyraźniej stwierdził natomiast, że czas wrócić do tego, co prezentował zawsze i pójść na wymianę ciosów. W drugiej i trzeciej rundzie zdawało to jeszcze egzamin. To Polak przyjął inicjatywę i mogło się nawet wydawać, że odwróci losy pojedynku i przełamie Kusumano. Ten jednak wykazał się dużą odpornością, a od czwartej rundy, trochę jak w poprzednim pojedynku z Alim Erenem Demirezenem, Kownacki zaczął zwalniać i z minuty na minutę wyglądał już coraz gorzej. Prawdziwą rzeźnię kibice obserwowali w rundzie siódmej, która była otwartą wojną na wyniszczenie. Niestety wyraźną inicjatywę miał w niej Joe Cusumano, a sędziaringowy mógł, a być może nawet powinien przerwać walkę. Ostatecznie zakończenie nadeszło w odsłonie ósmej, gdy z narożnika Kownackiego poleciał ręcznik. Przed walką Adam Kownacki zapowiadał, że chce nie tylko zwyciężyć, mówił, że musi zrobić to w świetnym stylu, by wiedzieć, że kontynuowanie kariery ma sens. A że ostatecznie przegrał i został naprawdę dotkliwie pobity, to decyzja może być chyba tylko jedna. Wydaje mi się, że początkiem końca była nawet nie porażka z Robertem Heleniusem, lecz wcześniejsza walka z Chrisem Arreolą. Adam wtedy zwyciężył, ale zrobił to po dwunastu rundach niesamowitej ringowej wojny, która pobiła rekordy, jeśli chodzi o ilość zadanych ciosów. Babyface zawsze prezentował skrajnie ofensywny styl, a przyjmowane uderzenia zdawały się nie robić na nim żadnego wrażenia. Przy takim sposobie walki stopniowo traci się jednak odporność i dziś widzimy już jak na dłoni, że dawny Kownacki odszedł w zapomnienie. Adam po prostu nie widzi już ciosów, wszystkie te lewe proste wchodzą jak w masło i Polak coraz gorzej reaguje na ich przyjmowanie. Szybko traci kondycję, nie ma dawnego refleksu. To co pozostało to charakter wojownika, który utrzymywał go również w pojedynku z Joe Sumano. Niestety takie serce nie sprzyja jednak zdrowiu, bo sprawia, że przyjmuje się tych ciosów zdecydowanie za dużo. Kusumano odniósł najcenniejsze zwycięstwo w swojej dotychczasowej karierze i zapewne wkrótce zobaczymy go w ringu z jakimś mocnym rywalem. Myślę jednak, że Amerykanin zostanie szybko zweryfikowany, bo wygrał teraz z pięściarzem znanym, ale ewidentnie już rozbitym. Kownacki natomiast nadal zapewne sprzedawałby mnóstwo biletów i przyciągał tłumy przed telewizory, bo nawet ten jego sobotni pojedynek kibice długimi momentami oglądali na stojąco, ale życzliwi mu ludzie sugerują, by więcej do ringu już nie wychodził. Podsumowując karierę Adama Kownackiego trzeba zauważyć, że wycisnął on z niej znacznie więcej niż można było się spodziewać. Pięściarz tak mocno ograniczony jeśli chodzi o umiejętności techniczne, traktujący przez większość kariery boks bardziej jako zabawę niż profesję na pełen etat, doszedł do pierwszej dziesiątki rankingów i był o krok od walki o Mistrzostwo Świata. Miał nawet ofertę od Antonego Joshua, gdy z pojedynku z nim wypadł Jarrell Miller i chyba o to może mieć do siebie największe pretensje. W momencie pojawienia się tej propozycji był kompletnie poza treningiem, a przecież pięściarz notowany tak wysoko powinien być gotowy w każdym momencie. Kownacki nigdy nie był w stanie w pełni poświęcić się boksowi i przyjąć ostrego reżimu, przez co też choćby jego sylwetka pozostawiała wiele do życzenia. Wszystkie braki nadrabiał jednak wielkim charakterem, co pozwoliło mu znaleźć się o krok od bokserskiego szczytu. Można zastanawiać się, czy aby na pewno zawsze był dobrze prowadzony, bo po zwycięstwach nad Charlesem Martinem i Geraldem Washingtonem otwierało się naprawdę wiele dróg. Tymczasem następnie na przeciwników dla niego wybrano mu zawodników będących już raczej po drugiej stronie rzeki, ale wciąż jak się okazało niebezpiecznych, czyli Arreole i Heleniusa. Wydaje się też, że nie był potrzebny rewanż z Finem, który okazał się stylowym koszmarem i dziś wiemy już, że de facto zakończył Kownackiemu karierę. Ostatnie cztery walki Adam przegrał i zapewne na takiej się jego rekord się zakończy, nie zapominajmy jednak ile radości nam dawał. Mieliśmy polskiego pięściarza, dla którego zarywaliśmy noce, co mogło na moment obudzić wspomnienia z czasów Andrzeja Gołoty czy Tomasza Adamka. Nadszedł chyba jednak moment, by się pożegnać dla Kazimierza, dla Tediego, dla Justyny i przede wszystkim dla siebie. Dziękujemy za wszystko.